Hej, siemano ludzie, Sebek z tej strony. Jak już obiecałem w poprzednim filmiku, dzisiaj sobie zrobimy prezentację albumu do naklejek Champions League 15-16. Taki album kosztuje, już Wam pokazuję, 8,50. Jest naprawdę bardzo fajny. Ja już tutaj sobie pozwoliłem wyrwać naklejki, które były w środku. W sumie jest 6 naklejek. Naklejki wyglądają bardzo fajnie. Mi się naprawdę podobają i mogę już teraz powiedzieć, że na pewno będę zbierał tą kolekcję. No zobaczcie, tutaj mam naklejkę z poprzedniej edycji. No i fajnie, że Topps wymyślił tutaj coś nowego. Wiadomo, te naklejki były od Panini. O, coś się nie chce sfokusować. Panini, a tutaj mamy Topps. Naklejki z Toppsa wyglądają fajnie. Dobrze, że jest jakaś różnica, jest trochę coś innego. No ja mam tutaj na przykład Rakitic i Rodriguez, Pedro. Tutaj mam jeszcze 4. Rodic, Jonas, Hernandez i Kaja. Oczywiście przepraszam Was, że będę mówił trochę przez nos, ale jeszcze jestem dalej chory. Album mi kosztuje 8,50. Nie wiem, czy ktoś już to otwierał, nagrywał. Nie wiem, kiedy to wyszło. No ja dzisiaj to dopiero zobaczyłem, czy jest środa. A albumik wygląda w ten oto sposób. Oczywiście jest gra online. Tutaj będą kody. O, przepraszam bardzo. No i co? Zobaczmy, jak to wygląda. Tutaj mamy spis treści, gdzie co się znajduje, na jakiej stronie. Album ich wygląda, zobaczcie, naprawdę moim zdaniem bardzo fajnie. Tutaj mamy 4 drużyny, które składają się w danej grupie, które są, przepraszam, trochę motam się. Mamy tutaj Luka Modricia, Silva, no oczywiście Real Madrid, PSG, Szachtar Donieck i Malmo. Nie wiem, niektórzy mówią Malmo, niektórzy mówią jakoś inaczej. Ja mówię Malmo i tyle. Dobra, zastanawiam się, co to jest, bo tu widzę, że są też cyferki, więc tu chyba też będą jakieś naklejki. Tutaj będzie chociażby Cristiano Ronaldo, tam będzie Cavani, tu będzie Lewicki. Albumik wygląda w ten oto sposób. Nie wiem, czy ktoś z Was już sobie to oglądał, czy nie. Naprawdę wygląda bardzo fajnie. Tutaj jest Ibrahimowicz. No i tu pewnie będzie jakaś naklejka specjalna. Tu z tego co widzę, to będzie chyba stadion na 49691 widzów. Wygląda album ich naprawdę fajnie. To Sergio Ramos i Rafa Benitez, który powinien opuścić moim zdaniem Real Madrid, bo no, ja od początku mi się ten trener nie widział w tej drużynie. Ciekawy jestem, jak wyglądają te specjalne naklejki. Albumik wygląda no fajnie. Topps moim zdaniem zrobił lepszy ten album. Naklejki też są fajne, podobają mi się. Tu mamy kolejną grupę, Manchester United. No kurde, fajne, podoba mi się. Ciekawe, jak będą w ogóle wyglądały już naklejki wklejone do tego. Byłem dzisiaj u lekarza. Poszedłem sobie do Carrefoura, do apteki po lekarstwa i przy okazji patrzę, a tam naklejki. No to wziąłem na spróbowanie. Zobaczymy, jak to w ogóle będzie wyglądało. Mam nadzieję, że też będziecie zbierać. No, Grzegorz Krychowiak tutaj będzie, oczywiście Sevilla. No i co? No tutaj nic innego już więcej nie będzie. Są wszystkie grupy, drużyny i tak dalej, naklejek oczywiście jest cała masa. Przejedziemy tutaj na sam koniec. Tutaj zobaczcie, macie Road to Milano, można sobie wpisywać wyniki. Czekajcie, dobra, i tutaj też. A tu będzie coś jeszcze. Zobaczcie, tutaj jest Players to Watch. Jest na przykład Iker Casillas, De Gea, Petr Cech, Piqué, Moreno, James Rodriguez. Ciekawe, jak będą wyglądały te naklejki. Robert Lewandowski na naklejce 584. Może to będą jakieś świeciaki. No i tutaj mamy stadiony w ogóle jakieś. Różne. Old Trafford,
chociażby, o jest i Camp Nou. I tutaj również Wembley. A, jest Santiago Bernabeu tutaj. Mieści aż 73 490. Kto mi tam puka? Widzów. Widzę, że Wembley ma 87 695. O, Camp Nou ma aż 90 tysięcy. Najwięcej z tego co widzę. 90 245. Bernabeu, Bernabeu, Bernabeu. Gdzie jest Bernabeu? Santiago Bernabeu, tutaj 73. No, nieźle. Dobra, co my tutaj dalej mamy? Tutaj mamy, no zobaczcie, tu będzie pewnie cała drużyna Barcelony. Sezon 14-15, Real Madrid 13-14 i Bayern Monachium 12-13, Winners. No i tutaj mamy Most Goals, czyli ci, co najwięcej strzelili bramek, będzie to Leo Messi, Cristiano Ronaldo po 77 goli i tu pewnie będzie jakaś fajna, duża naklejka składająca się z dwóch: Messi i Cristiano Ronaldo. Już sam jestem ciekawy, jak to będzie wyglądać. No, dostałem dwa SMS-y chyba. No i tutaj już jest koniec, mamy jakąś reklamę. I tu jeszcze na koniec, to chyba te A Woman, czyli kobiety. I tu chyba młoda drużyna Chelsea. Kurde, męczy mnie ten Katar. Nie wiem, czy tutaj też będą naklejki. Czy tutaj jest jakiś opis? Nie wiem, potem sobie to obczaję. No i tutaj mamy drużyny, które zdobywały, które wygrywały finał Ligi Mistrzów. No ostatnio wiadomo, Bayern Monachium, Real Madrid i Barcelona. A patrzcie, to na samym początku sam Real wygrywał. No i co? Albumik bardzo ładnie wygląda. Jeżeli chodzi o mnie, ja będę to na pewno zbierał. Naklejeczki jeszcze raz Wam pokażę. Wyglądają w ten oto sposób. Fajnie. Fajnie, że jest taka dosyć duża postać i że nie ma aż tak tutaj, za przeproszeniem, nasrane tutaj. To mnie wkurzało, to wklejanie to osobno, to nie wiem po co to zrobili. Naklejka jest mniej więcej taka sama. Ciut większe są te nowe. Ale no różnica jest. Oczywiście piszcie w komentarzach, czy bardziej Wam się podobają naklejki z Panini czy z Topsa. Zobaczymy, jak wyglądają naklejki specjalne. Dobra, to by było na tyle w tym filmiku. Taki zrobiłem sobie zapoznawczy, bo chciałem Wam pokazać. I tak pewnie większość z Was już to widziała, a może niektórzy nie i się zastanawiają, czy sobie to kupić, czy nie. Więc zrobiłem taki filmik informacyjny. To by było na tyle. Jeżeli filmik Wam się spodobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Ja Wam życzę miłego dnia i zapraszam na kolejny filmik, gdzie otworzymy sobie tego multipaka i zobaczymy, jak to wygląda w saszetkach. Trzymajcie się. Pa, pa.